Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z gameplayu z gry Resident Evil 1. Gierki chyba raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. Jak dobrze pewnie pamiętacie, już wcześniej nagrywałem tę grę, ale bez komentarza. No więc postanowiłem sobie tym razem nagrać gameplay z komentarzem. No bo to jest trochę lepiej. Oczywiście sobie ogrywamy tą japońską wersję od Source Nexta z podbitymi tymi teksturami do HD, żeby jako tako to wyglądało. Już nie przedłużając, zaczynamy. Jak widzicie, w japońskiej wersji Jill Valentine jest jako easy, czyli łatwiejszy poziom trudności, a Chris Redfield jako trudniejszy. Ale my sobie weźmiemy Jill, na razie łatwiejszy. No i dobra, mamy filmik. Lipiec 1998. Lasy, Raku. Też taka mała ciekawostka, to jest japońska wersja gry, więc ona ma niepocięte cutscenki, nie są tam wycięte takie drastyczniejsze sceny. I też tutaj ten filmik jest kolorowy, nie? Z tego co pamiętacie. W wersji europejskiej i w tym chyba director skacie. No te scenki są czarno-białe, nie? I też niby jest director's cut, ale tam też niektóre scenki zostały wycięte. Jak na przykład ta głowa tego gościa, kiedy tam Jill na początku w korytarzu spotyka tego pierwszego zombiaka, nie? It was Bravo Team's helicopter. Nobody was in it, but strangely, most of the equipment was still there. However, we soon discovered why. W wersji europejskiej ta scenka właśnie z tą ręką też została wycięta i chyba też dyrektor skacie, z tego co pamiętam, którego też ogrywałem na PS4, ale musiałbym sobie przypomnieć. I też w wersji japońskiej jest to przedstawianie postaci, to Chris Redfield pali papierosa. W wersji europejskiej chyba sobie stoi po prostu. Jak widzicie, Capcom już to wywalił w chuja. Nie tylko z Dragon's Dogma 2. Joseph! Spokojnie, stanie. No! Don't go! Brad Vickers sobie poleciał, nas zostawił. No i mamy czołówkę, przedstawienie postaci. Tak jak mówiłem, w wersji japońskiej Chris Redfield spali fajkę. Tam w europejskiej i amerykańskiej chyba sobie po prostu stał. A nie za młoda jesteś na policję?
tu Wesker. Poprawia głos. Resident Evil. Uciekli do posiadłości i myśleli, że tam będą bezpieczni. Jeszcze. What is this? Wow. What a mansion. Captain Wesker, where's Chris? Ach, ten angielski dubbing, nie? Don't open that door. But Chris is. What is it? Maybe it's Chris. Now Jill, can you go? I'm going with you. Chris is our old partner, you know. Okay, let me handle this. Stay alert! Dobra, Wesker, ale nigdzie nie uciekaj, nie? A dining room. No i dobra, teraz możemy sterować Jill. Dobra, tym się biega, okej. Okay. Dobra, tu się wchodzi do ekwipunku, okej. Okay. Aha, dobra, tu mamy ten, sterowanie. Dobra. Jak widzicie tutaj, to menu postaci jest bardzo podobne do tych z jedynki i dwójki, tylko widzicie ten pasek zdrowia oraz awatar Jill, no w sumie z remake'u. Tutaj zostały przesunięte na dół, tam dwójce i trójce były na górze, nad tym dużym oknem. Tradycyjnie mamy 8 slotów w ekwipunku, nie? I teraz moglibyśmy w sumie jeszcze wyjść na korytarz, ale nas ten Wesker stamtąd wygoni. No dobra, pójdziemy. Investigate if you hear any gunfire. Jak spuściła głowę, nie? Dobra, się wracamy. Sprawdźmy tą Monalizę. Zdjęcie kobiety. Shut up. Możesz przestać tykać? No. Dobra, włączyła się cutscenka. What is this? What is it? Blood. Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Hope this is not Chris's blood. No i dobra. Możemy tutaj wyjść za okno. Jest ciemno na zewnątrz i nie widać daleko. No. W wazonie chyba nie było nic, nie? To dobra. Tutaj na razie na korytarz chyba nie wyjdziemy, nie? Nie, można iść, dobra. To pójdziemy na spotkanie z pierwszym zombiakiem, nie? Kto wie, czy za rogiem? Kto wie, kto wie? Dobra, bez jaj. No dobra. Tutaj będzie ten pierwszy zombiak, nie? I w wersji japońskiej tej scenki jest właśnie scena z tą głową, co tak odpada. Wersja europejska została wycięta.
No i dobra. Teraz możemy albo z nim walczyć, albo się wrócić do Barry'ego. A zawsze można się wrócić i ten, i Barry go zabije. Barry? Zombie. What is it? Kenneth was killed too. Maybe by this creature. Anyway, let's report this to Wesker. Dobra, i teraz będziemy musieli wrócić do Weskera, nie? I mu zaraportować. Jak już tu jesteśmy, to możemy na początku już sobie wziąć ten emblemat z nad kominka. On nam się przyda. Czy chcesz wziąć emblemat? Oczywiście, że tak. Dobra, sprawdź go. Jak widzicie, tutaj możemy też obracać przedmioty, sprawdzać. Tu jest zadrapanie. Ktoś go używał. Dobra, zębiak nie ma nic. Aha, Barry nie chce pogadać, ucieka. Na razie dobra, na korytarz tam nie pójdziemy. Teraz się musimy wrócić do holu głównego, do Weskera. Wesker! Wesker! Help me look for him, Jill. Zniknął. And don't leave this hall for the time being. No i dobra, tutaj przejdziemy sobie za schodami. A nie tutaj, tu. Find anything, Jill? Nothing. What is this all about? I can't figure it out at all. Beats me, too. Now it's Wesker's time to disappear. I don't know what's going on. Well, it can't be helped. Let's search for him separately. I'll check the dining room again. Okay, I'll try the door on the opposite side. This mansion is gigantic. We could get into trouble if we get lost. We should start from the first floor, okay? And, Jill, here's a lockpick. It might be handy if you, the master of unlocking, take it with you. Master of lockpicking. Też kultowe hasełko, nie? Thanks. Maybe I'll need it. Ach, ten angielski dubbing w tej grze też jest kultowy, nie? Albo to słynne Jill Sandwich. Let's meet up in this hall. This time I'll be there. Tak, tak. Ty też znikniesz. No i w sumie teraz możemy już na dobre zacząć rozgrywkę. Już taki sam łuczek mam za sobą, nie? Ten wstępniak. Jak widzicie, tutaj mamy to znane menu, chociażby z części drugiej i trzeciej, tylko troszeczkę jest zmienione. Tradycyjnie mamy 8 slotów. Ten awatar Jill z remake'u oraz ten pasek zdrowia są na dole, pod tym okienkiem. W części drugiej i trzeciej to już było na górze. Te zakładki mapy, ten file mamy nad ekwipunkiem, tak jak to było w części trzeciej. Tutaj też możemy sobie sprawdzić mapę. Na razie nie mamy mapy, więc nie sprawdzimy. O, tego też nie sprawdzimy. No i dobra, no i chyba tyle, nie? Też możemy sobie wyjść na zewnątrz, ale tutaj nas zaatakuje ten piesek zombie. Ale wiecie co? Najpierw chyba sobie zapiszemy grę. Tak, oczywiście.
Aha, coś się powiesiło. A, dobra. Jeszcze raz. Za długo trawiło, nie? Dobra, create new. Są jakieś dwa defaultowe save'y. I teraz możemy otworzyć te drzwi na zewnątrz. Ale nie wyjdziemy z tej posiadłości. Zaatakuje nas ten piesek. No bo dobra, pokażę wam. Dzień dobry. Dobra, drugi raz nie chcę tego robić, bo nie wiem, czy tu wbiją, czy nie. Dobra. Najpierw pójdziemy do tego. Do jadalni. Tam, gdzie był ten zombie. Oczywiście Barry go nie ma, zniknął. Dobra, to możemy sprawdzić. Nie da się. Dobra. Dobra, no to idziemy do korytarzyka. Dobra, nie ma nikogo. To Kenneth z Bravo Teamu. Teraz został cieniem samego siebie. Z tego co pamiętam, on ma dwa magazynki do pistoletu, więc można go zlutować. Dobra, przeszukaj go. Dobra, bierz magazynek. Powinien mieć jeszcze jeden. Zawsze lepiej mieć te 45 pesek niż 15. Zwłaszcza, że na samym początku gry to też się można z nich szybko wypstrykać. Dobra, tu będzie chyba zamknięte. To użyj tego lockpicka, nie? Dobra, potem się odblokuje te drzwi. Dobra, tutaj jest zejście na dół do kuchni. Na razie go nie tworzymy. To użyj lockpicka, nie? Ale za to możemy wejść tutaj. To, że się otworzyła, nie? No i dobra. Tutaj będzie nas czekała pierwsza zagadka. Okej, nie ma nikogo. No sprawdź tutaj, czy coś jest za barem. Nie, dobra, nie ma nic. To jest coś? Dobra, nie ma nic. Tutaj w tym obrazie? Też nie. No i dobra, tutaj będziemy musieli przesunąć ten regałek. Dobra, tu nic nie ma. No to dobra, przesuń go. No, Zdzisiek, przesuwaj. No i dobra, tutaj mamy tą sonatę księżycową tego Ludwika van Beethovena. Dobra, bierz ją. Przeczytaj. Sonata księżycowa. No, jeden z moich ulubionych utworów muzyki klasycznej. Jeszcze intro z tego utworu wykorzystała Electric Light Orchestra w piosence Ticket to the Moon.
jakby ktoś nie znał. No to dobra, teraz możemy iść do fortepianu i to zagrać. I've got a ticket to the moon. No i dobra, teraz musimy wejść w ekwipunek, wziąć to i użyć. I teraz sobie Jill zagra sonatę księżycową. Chris będzie miał bardziej przerąbane, bo on nie umie grać na fortepianie. Jemu będzie musiała pomóc ta Rebecca Chambers, z tego co pamiętam. No i dobra, tutaj się otwarło to przejście. O, pisucki. I tutaj będziemy musieli podmienić te emblematy. Zabrać ten złoty i wstawić ten. Dobra, weź go. Złoty emblemat. O nie, jesteśmy w pułapce. Zginiemy tu. No to już po nas. Znajdą nasz szkielet za 1000 lat. Dobra, teraz bierzemy ten brązowy, nie? No dobra, sprawdź go. A to samo co na tamtym. Mamy zadrapanie. Ktoś go używał. A teraz musimy podmienić, tak? Ten brązowy wstawić tutaj, ten złoty odnieść tam do kominka. I w sumie na razie ten korytarzyk mamy tutaj z głowy. Bary? Nie, nie ma go. To dobra. Wstawiamy ten emblemat. No, nareszcie przestał tykać. No, proszę, jakie sprytne. No. Z tego co pamiętam, tu już chyba coś z tym obrazem chyba jeszcze było, nie? Albo to było w kampanii Chrisa. Co my tu mamy? Brązowy klucz, dobra. Obejrzyj go. Nic ciekawego. To odwróć go. Aha, dobra. A, tarcza, dobra. Klucz z tarczą. To jest z tego co pamiętam, jeszcze z tym obrazem coś będzie, nie? Bo to był w kampanii Chrisa, już nie pamiętam. No i dobra. Teraz możemy iść na hol główny. Wiecie co? Chyba sobie teraz zapiszę grę. Pójdziemy na górę po granatnik. No, zapis. Tak, Overwrite. Na razie nie będziemy robić drugiego slotu. No i dobra, wiecie co? No tak jak mówiłem, pójdziemy chyba na górę po granatnik. No hopsa. No niestety tutaj jest tak samo jak w części drugiej. Żeby wejść na schody, trzeba przycisnąć przycisk fire, nie? Tam dopiero to ułatwili w części trzeciej. To było tutaj?
O nie, to jest ten korytarz. Dobra, to nie tutaj. Te drugie drzwi. Dobra. Granatnik będzie tutaj. Tutaj spotkamy Barego. Taka muzyka. Dobra, to nie ma nic, okej. Kryw. Czy to ważne? Nie dotykaj. O, Barry, co ty tu robisz? Don't scare me. Miałeś być w jadalni. I was going to say, aren't you supposed to be going over the first floor, Barry? Yeah, you're right. But just take a look at this. It's forest. Teraz się zamienił w zombiaka, czy to było taka pani Chrisa? Już nie pamiętam. I'm going to find out what caused Forrest's death. It looks like he was killed by a crow or something. A, kruki go podziobały, no. No proszę. Can you look around the first floor, Jill? Okay. Hey, Jill. This must have been Forrest's. You don't have a weapon. Take this with you. Dobra. Bierz ten granatnik. Da się go sprawdzić? Dobra, nie ma nic. No, z Barem też sobie pogadaliśmy. No to dobra. Jak mamy granatnik, to teraz moglibyśmy w sumie... A nie mamy mapy jeszcze. Dobra. Teraz moglibyśmy zejść na dół. Tam do piesku. Aha, to nie można zmieniać piętra. Dobra. To teraz by się przydało iść ten właśnie. Tam do psów i ten. Odblokować ten save room po wschodniej stronie. Albo wiecie co? Jeszcze pójdziemy po ten niebieski klejnot. Tutaj nad jadalnią. Żeby zejść po schodach, widzicie, trzeba użyć ten przycisk fire, nie? Tam dopiero to uprościli w Rezydencie Trójce. A w części pierwszej i drugiej, żeby wejść, to właśnie trzeba jeszcze przycisnąć fire, nie? Dobra, tutaj coś było? Nie, dobra, tu nie ma nic. No to jeszcze pójdziemy tutaj może. Po ten niebieski klejnot jeszcze. Dobra. Wykończymy kolegów. Mocny jest. Kurde, nie widzę, czy się rozlał. Dobra, chyba nie żyje. To jeszcze drugi jest, nie? Tutaj musimy popchnąć tą właśnie statuę, co tutaj stoi i trzyma to niebieskie w rękach. To jest taka przerwa właśnie w balustradzie i tam trzeba zepchnąć ten posąg.
Dobra, 8 nabojów może starczy. No dobra, rozlał się. Okej. To dobra, popychaj ten posąg. O, za mało. Jeszcze jedna kratka. Dobra, teraz. No i dobra, teraz musimy tam zejść na dół i zebrać ten niebieski klejnot. W tej grze jest fajnie to, że też właśnie czytałem w tej książce Itchy Tasty, nieoficjalna historia Resident Evil, że w tej grze właśnie jak robili tą grę, to też nie starczało pamięci na większą ilość przeciwników w lokacji, nie? I maksymalnie można było tutaj umieścić 3 zombiaków na przykład, nie? Tam później to właśnie poprawiono w Rezydencie 2. Przez co też ten dom może się wydawać taki pusty, nie? No, omniżesz to. Dobra, zbierz ten klejnot. Dobra, sprawdź go. Niebieski klejnot. Pięknie świeci. Jeszcze można go obracać, no i fajnie. Wiecie co? Chyba myślisz, że sobie w tym momencie zakończymy ten pierwszy odcinek. Już nagrywam pół godziny. Tutaj sobie zapiszemy grę. I resztę domu będziemy sobie tam zwiedzali w następnym odcinku. Ten Resident Evil się odznacza tym, że tutaj naprawdę zombiaków jest mało, jest mniej niż w części pierwszej, drugiej niż i trzeciej. Z tego co pamiętam, jak czytałem tą książkę Itchy Tasty, nieoficjalna historia Resident Evil, po prostu jak pisali tę grę na pierwsze PlayStation, to tam brakowało pamięci, nie było aż tyle pamięci, żeby umieścić więcej wrogów niż 3 w danej lokacji. Ale tutaj zombiaki też są mocne i też potrafią ugryźć nieźle. I też często przyjmują więcej pestek niczym gąbka. Więc też wcale tutaj nie jest aż tak łatwo. Ale na szczęście też się nie respawnują. Chociaż może i szkoda. Bo czasami jak przechodzimy przez ten dom, to się wydaje taki pusty, nie? A to jest takie moje odczucie. Ale grając w tę grę też musimy uważać. No dobra, już nie będę was zanudzał. Dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca odcinka i że jako tako wam się podobało. No i do usłyszenia w następnych odcinkach z gry Resident Evil. No i trzymajcie się. Cześć.